mówiliście o tym, że teatr tańca to jest to, co dzisiaj zobaczyliście. To jest oczywiście jeden z wielu rodzajów teatru tańca, tak? Ale to, co widzieliście, to powiedzieliście, ważne, że to jest teatr, w którym oddaje się jakąś treść, nazywaliście to historią albo emocją, to za chwilę do tego dojdziemy, co jeszcze, ale oddaje się jakąś treść za pomocą tańca i ruchu, czasem gestu i również wszystkich innych towarzyszących tańcowi środków wyrazu, tak? Czyli właśnie o muzyce, o kostiumach, rozmawialiśmy tutaj, że wszystko to i żarówki wiszące, i ten zegar, wszystko to ma znaczenie. Ale oczywiście tak naprawdę dla nas, jako dla tancerzy, choreografów, najbardziej istotną rzeczą jest też ruch, czyli to, co się dzieje między nami, jak wyrażamy daną postać, czy jak wyrażamy daną treść. I tutaj mówiłeś właśnie o historii. Historia nie jest, oczywiście w tym spektaklu jest jakaś historia, zdecydowanie. Natomiast to też nie jest zawsze, że w każdym teatrze tańca musi być jakaś historia opowiedziana narracyjnie od początku do końca. Tak? Tu tak się akurat stało, tak się ułożyło w tym spektaklu, mimo że pracowaliśmy na miniaturach, na krótkich tekstach różnych. Tak? Ale to, co jest właśnie dla nas najważniejsze, to jest wyrażanie treści za pomocą ruchu. I właśnie może dojdźmy do tego meritum sprawy, czyli i też nie tylko emocje możemy wyrażać, tak, za pomocą ruchu czy tańca. Emocje na pewno, zawsze emocje się pojawiają, tak, bo jesteśmy ludźmi, ale też jakieś relacje między ludźmi na scenie są opowiedziane za pomocą tańca, za pomocą gestów, spojrzeń, energii, którą z siebie wydalamy, tak, czyli jakbyśmy chcieli się tak wrócić z powrotem do spektaklu i pomyśleć, jakie te relacje były między postaciami. Od pierwszej sceny, co robiły trzy postacie, co robiła jedna z tyłu i potem jak to się stało, że się stali w czwórkę zaczęli egzystować, jak to się stało, że potem jedna osoba została wyrzucona, jakby wydalona, wyrzucona, zmarginalizowana, tak? Czyli to jest nasza historia. Owszem, muzyka daje właśnie ten nastrój, daje tę informację, czy jest groźnie, czy jest przyjemnie, czy jest pięknie, czy jest niebezpiecznie. Tak samo kostiumy, które są czarne, tutaj właśnie mówiliście, że w ciemnych barwach są bardzo formalne, tak, że to są skrawki garniturów i tak dalej. Ale to, co się dzieje między nami, jest tak naprawdę najważniejsze. I chyba też, to właśnie może wy mi powiecie, jaki widzieliście ruch? No to na początku samym to była tak jakby taka codzienność, taka monotonia, że wszyscy powtarzali cykle to samo i dopiero jak wyszła ta jedna obca osoba, to ją zauważyli i zaczęli się ją interesować. Mhm. I że na początku właśnie była taka monotonność życia, coś. Tak, bardzo dobrze. A jaki był w jakości ten ruch? Jaki był miękki, twardy, pocięty, płynący? Jaki? Tak, co to może oznaczać? Wymuszony może, tak. Że to jest powtarzanie tego samego i dojść się do perfekcji. Tak, albo jakiś rytuał, tak? Bo w życiu codziennym też jakieś czynności ciągle powtarzamy. No, nastawiamy budzik, myjemy zęby, idziemy do szkoły, robimy obiad albo jemy, tak? Czyli jakaś codzienność, tak jak mówicie, super. A no, potem co się stało? Wtedy właśnie ta osoba jest taki moment szukania, akceptacji, właśnie ta ciekawość, zbadanie. I ona to jakby przełamuje, bo tutaj już nie ma tej takiej synchroniczności, jakby ta właśnie postać jedna robi coś innego, czyli powoli jakby one akceptują tą postać i się nie wypełniają. Tak, super. Ale co się stało też z ruchem? Ruch stał się szerszy, prawda? Bardziej dynamiczny, jakiś taki obszerniejszy, ale nie miękki, ani płynny, ani w cudzysłowie ładny, tak? Czyli jakby ten rytuał z początku gdzieś cały czas trwa, tylko troszkę amplituda ruchu się poszerza, bo jest więcej osób, jest więcej energii, więcej wypełniamy przestrzeni. Bardzo fajnie. No i co dalej się stało? Spróbujmy właśnie to przedstawić. Może tutaj Asia mówi tu z perspektywy również tańca, jak on wyglądał, historii tańca. Wiem, że po pierwszym oglądnięciu spektaklu możecie po prostu pewnych rzeczy nie pamiętać, tak? Ale spróbujmy jakby opowiedzieć tutaj historię.
Ja jeszcze chciałam się zapytać Was dwojga, jakbyście nazwali tę postać, która właśnie się pojawia. Ty powiedziałaś obca postać, tak, czy obcy? Jak można by było ją nazwać, jakim określeniem, terminem? Co to może być za postać? No okej, okay, no może wyjdzie później. A co działo się potem? No jedna z osób się ją zainteresowała tą postacią. Mhm. Jakby nawiązał taki romans ze sobą, gdzie jak wyszły pomiędzy te drugie postacie, które były tam osobno, to się zrobił taki jakby chaos między tymi wszystkimi, bo się było wszystko tak poukładane. Mhm. Dobrze, dobrze. I do czego to wszystko doprowadziło? Do jakiej sytuacji? Do odrzucenia mężczyzny. Do odrzucenia, dobrze. A czy widziałaś moment, w jaki to się zdarzyło? Czy był taki moment, czy po prostu on został odrzucony, nie wiem, trzy postaci się dogadały i po prostu wyrzuciły czwartą postać? Czy był taki widoczny moment na przykład? Może to było bardziej wyparcie jakby, bo właśnie ta nowa postać, jakieś tam gesty wykonywały wokół tego właśnie mężczyzny i w tym momencie właśnie po tym, jak to nastąpiło to takie wyparcie jakby, odstąpienie od tej postaci mężczyzny. Czy jakiś wpływ miała na to osoba obca, której jeszcze żeśmy nie nazwali? No jeszcze ta obca osoba zmieniała czas, jakby to też musiała być. Dobrze. No, trzeba może jeszcze dodać, że sam Franz Kafka był nieszczęśliwym, głęboko człowiekiem, bo właściwie bardzo długo realizował plan swoich rodziców i jego rodzice, on wiadomo, znany na całym świecie jako wybitny pisarz. Natomiast on pisał do szuflady, że wszystkie jego teksty ukazały się dopiero po jego śmierci dzięki jemu przyjacielowi, który je zdecydował się opublikować. Natomiast on był znany w kręgach w Pradze, takich literackich, krytyków literackich, ale właśnie bardziej był znany jako krytyk literacki, czy krytyk generalnie zajmujący się słowem i teatrem. Natomiast nie był znany sam jako pisarz, bo tak jak mówię, nic nie wydał. Natomiast w swoim dorosłym życiu realizował, tak jakby uległ tej sile, czyli naporowi rodziców i społeczeństwa, spełnił oczekiwania swoich rodziców i społeczeństwa, czyli o takim normalnym życiu, żeby mieć normalną edukację, studia prawnicze, czy nie powiem, on jest poprawny, nie? Skończył studia prawnicze tak, jak oczekiwali od niego to jego rodzice. Rzeczywiście pracował przez jakiś czas dosyć długi właśnie jako że tak powiem, pracownik no, intelektualny, administracji, tak? I wydaje mi się, że bardzo późno w ogóle się wyprowadził od rodziców, bardzo po 30 chyba dopiero się usamodzielnił, a około 40 zmarł, więc widać, jak bardzo jego życie było właśnie zdeterminowane tymi oczekiwaniami społeczeństwa i tym, co powinno się w życiu robić. Wydaje się teraz, tak jak patrzę na niego, to no, może jest jakieś przeznaczenie też los, jak kto wie, że rzeczywiście gdyby nie miał takich problemów, gdyby łatwiej przychodziło mu walczyć o siebie takim, jakim on był, to być może nie napisałby tych wszystkich genialnych tekstów. Myślę, że bardzo dużo ludzi w dzisiejszym świecie i zawsze, od zawsze się tak właśnie czuło, że muszą, nie wiem, skończyć taką szkołę, czy być kimś, bo tak chcą rodzice, albo tak oczekuje od niego rodzina, albo grupa społeczna, nie wiem, przyjaciele. A ważne w życiu jest to, żeby pozostawać sobą i żeby spełniać swoje marzenia. Bo jeśli my sami swoich marzeń nie spełnimy, to nikt ich za nas nie spełni. I dlatego też wszystkie, jeśli chcielibyście przeczytać miniatury Kafki, które są naprawdę świetne, czy proces słynny, który już jest taki moim zdaniem trudniejszy, ale te miniatury naprawdę, to są opowiadania czasem na jedną stronę, czasem na dwa, a robią naprawdę, robią coś w sercu i w mózgu, że człowiek sobie myśli, Boże, dlaczego tak, dlaczego nie można wygrać każdej kolejnej walki? Ja wierzę w to, że jednak można wygrać. My wszyscy, jak tutaj siedzimy, wygrywamy swoje życie, bo my zajmujemy się tańcem, mimo że tańcem niekomercyjnym. Mimo, że nie ma z tych żadnych wielkich pieniędzy, ani, że tak powiem, sukcesów, ale nie jesteśmy Michałem Kierugiem, którego pozdrawiamy i znamy, nie występujemy w telewizji. Ale to jest nasz wybór, znaczy, że my realizujemy siebie. My też z tego całego, może dzisiejszego spotkania, fajnie gdybyście wynieśli to, że należy się spełniać.
i każdy to spełnienie ma gdzieś indziej, no bo Franz Kafka miał w literaturze, my mamy w tańcu, ale ktoś może naprawdę chcieć pracować w korporacji, bo jest zainteresowany, nie wiem, pracą w grupie, jakąś dynamiką życia, dużymi pieniędzmi i tak dalej. Więc musicie sobie zadać pytanie, kim chcecie być w życiu i jak chcecie swoje życie prowadzić, realizować, tylko po to, żeby potem nie mieć takiego problemu, jak Franz Kafka miał. Czyli, że dobra, żyję w biurze, robię w kółko to samo, a tak naprawdę chciałbym być pisarzem i piszę do szuflady. Tak, ale tu jeszcze jakby w kontekście Franza Kafki nie możemy zapomnieć o tym, że Franz Kafka urodził się pod koniec XIX wieku, kiedy działy się różne rzeczy w świecie i strach egzystencjalny w świecie pod koniec XIX wieku był ogromny. Na początku XX wieku ten strach również był, bo wybuchały rewolucje, bo ostatecznie wybuchła pierwsza wojna światowa. Moi drodzy, jesteśmy w sytuacji trudnej dzisiaj, tak mi się wydaje. Ja różne rzeczy w swoim życiu, jakby o różnych rzeczach czytałam, różnych rzeczy doświadczyłam, ale wydaje mi się, że jesteśmy trochę w sytuacji zagrożenia jakimiś ogromnymi konfliktami, które dzieją się przy naszej granicy. I moi drodzy, mam nadzieję, że nie dojdzie tutaj do ostrego konfliktu, ale chciałam wam tylko pokazać, że człowiek żyjący w świecie, gdzie tych konfliktów jest dużo, gdzie zagrożenie ze strony faszyzujących organizacji, lewicujących organizacji jest ogromne. Franz Kafka urodził się w Pradze, ale tak i tam w Pradze również były te niepokoje nacjonalistyczne, różne rzeczy się tam działy. A on był Żydem. A on był jeszcze i na dodatek pisał po niemiecku. Tak, on był Żydem, ale jakby ta kwestia żydowska, ona zaistniała dopiero później, ale moi drodzy, w sytuacji zagrożenia człowiek wybiera jakby swoją drogę, tak? Franz Kafka wybrał taką drogę. Tutaj Asia mówiła o jakby niespełnieniu się społecznym, rodzinnym, tak? Że rodzina mocno wpłynęła na Franza Kafkę. To jest prawda, ale nie można zapominać o tym, że jeżeli rodzi się wielki twórca, wielki artysta, to on ma swój pomysł również i swój pomysł na pisanie. I pomysł Franza Kafki był taki, że on się realizował w tym pisaniu. On chował oczywiście chował te utwory, nie wydawał, jakby nie były wydawane za jego życia, ale on chciał jakby przelać to, co czuje w tym świecie, w jakim jest, w świecie zagrożeń takich skrajnych, w których mam nadzieję, że się nigdy nie znajdziemy, i on to przelewał na papier. I w tym sensie jego twórczość jest, w związku z tym, że to zostało docenione, że wpisał się w kanon absolutnie literatury światowej, że tego typu czy spektakle na bazie takich tekstów stanowią punkt odniesienia, to jest uniwersalny temat, o którym można mówić. Będziecie pisali zapewne na maturze, czy rozmawiacie, czy nie wiem, o wartościach uniwersalnych. Tutaj również jest to spektakl o wartościach, albo o braku tych wartości i o konflikcie, jakby tutaj powiedzieliście, korporacji z jednostką. Tutaj jakby zrobiliśmy wstęp tak naprawdę do omówienia tych to jest bardzo trudny spektakl, jeżeli weźmie się pod uwagę, na bazie czego powstał, tak? Bo nie powiedzieliśmy o terroryzmie, nie powiedzieliśmy o egzystencjalizmie, chociażby. To są wartości bardzo pojemne. No dobrze, no tak, żeby rozładować tę atmosferę jeszcze, na koniec, czy macie jakieś pytania do tancerzy, do artystów? Widzieliście Teatr Tańca po raz pierwszy, to może coś wam się nasunęło, chcecie się zapytać, od kiedy tańczą, albo jak to robią, że tak dobrze tańczą? Ja mam pytanie, ile trzeba przygotować spektakl już do tego momentu, w którym on jest teraz, od tego początku zaczęcia ćwiczyć, prawda, i ta synchroniczność do teraz, ja to mniej więcej tak trwa. Może ktoś, kto jeszcze nie zabierał głosu. Zazwyczaj to trwa 3 miesiące, ale czy mówię o takiej pracy od momentu, kiedy dostajemy scenariusz, czy pomysł, czy inspirację od Joanny Wąciacka,
i zazwyczaj mamy tyle czasu na przygotowanie tego, ale musicie też wiedzieć o tym, że jakby spektakl rozwija się w miarę tego, ile razy go zagramy i jakby on nie jest skończony po 3 miesiącach, tak? Od razu, że jesteśmy gotowi, tylko on jakby cały czas się gdzieś tam rozrasta, my się bardziej rozumiemy na scenie, bo też nasze choreografie nie są, nie wiem, czy to zauważyliście, nie są rozliczone na 8, tak do muzyki, tak, tylko my oddziałujemy na siebie i tańczymy jakby własną energią, nie tańczymy tak jak zazwyczaj to widzicie może w jakichś programach, czy na zajęciach tanecznych, tak jest, że się tańczy do muzyki, liczymy 1, 2, 3, 4, tylko my tak tańczymy razem własną energią, więc zanim to się wszystko tak zgra i ułoży, to można powiedzieć, że cały czas ten spektakl się tworzy. Ja chciałam jeszcze spytać, czy macie jakby tak wszystko zaplanowane, czyli które rzeczy były takie, które najpierw wymyśliliście i podczas przedstawiania sztuki, to wszystko jest tak zaplanowane idealnie, czy trochę macie takiego własnego uwagi? Luzuję. Tutaj pewnie chciałam się zapytać, czy pracowaliśmy na improwizacji, to tak, jest, to się nazywa, to zapytałam. Nie, ale jest na przykład spektakl Bajeda, dużo improwizujemy, ponieważ on jest spektaklem, w którym dużo jakby z widownią też pracujemy, nawet tam rozmawiamy przez chwilę i tam dużo więcej jest. A tu korporacja. Improwizacji. A twardo tutaj była robiona choreografia tak. Od początku do końca, precyzyjnie, chociaż na przykład na początku my sobie ustalamy, że robimy jakieś ruchy, ale to nie jest tak, że ja robię pierwszy taki, drugi taki, a trzeci inny, tylko to jakby wynika z... To się sprawa, że im więcej spektakl gramy, a ten bardzo dużo już graliśmy, no to dzieje się tak, że pewne rzeczy, które nawet na początku były improwizacją, w pewnym momencie już przestają być improwizacją i wchodzą w ciało i w umysł i w emocje, jakby to się dzieje, więc jakby pewne rzeczy na początku może miałyby zaskakujące, a teraz jest tak, że po prostu je robimy i one są dla nas ważne i mają dla nas znaczenie. I już jakby pozostają jakby zakontraktowane. Oczywiście na etapie pracy, no to posługiwaliśmy się improwizacją, żeby znaleźć taki ruch, tak, jaki był nam potrzebny do tego spektaklu, żeby wyrazić to, co chcieliśmy wyrazić. Ale tak jak widzieliście tutaj, każdy gest, każde bycie w przestrzeni, wszystko ma swoje znaczenie, ma jakiś wyraz, więc no, to było wszystko ustalane po to, żeby oddziaływać na widza. Tutaj jeszcze chcę dodać, że taki spektakl w teatrach zawodowych, na przykład w Teatrze Wybrzeże, czy w Teatrze Muzycznym, na przykład, czy w Teatrze Miejskim, tutaj mówię o lokalnych naszych, Operze Bałtyckiej, one trwają mniej więcej od 1,5 miesiąca do 3 miesięcy, to już jest bardzo długo, ale aktorzy jakby pracują wyłącznie nad tym spektaklem, tak? Tutaj w przypadku Sopockiego Teatru Tańca, jak i również teatrów, które nie są instytucjami, tak? Czy nie są finansowane przez miasto w jakiejś dużej mierze, czy w całości i tak dalej, no nieistotne, to ta praca odbywa się w różnym trybie, dlatego 3 miesiące to nie wygląda tak, że aktorzy pracują codziennie, tak? Że znaczy pracują, nie pracujemy codziennie, od poniedziałku do piątku, ale 4 godziny. Tak, 4 godziny. Normalnie jest tak, że w teatrach są próby 8-godzinne, od 10 do 14 i potem od 18 do 22. W takim trybie większość aktorów tutaj w lokalnych teatrach pracuje, tak? Co jeszcze chciałam powiedzieć a propos właśnie stawania się spektaklu? Nie wiem, wydaje mi się, że byliście chociaż raz na openerze, tak czy nie? Słyszeliście o openerze, tak czy nie? No właśnie, no jest co roku i tam również oprócz zespołów muzycznych są, tak, jest pokazywany teatr. I tam, kto przyjeżdża na teatr? Starają się zapraszać dobre spektakle. I chciałam powiedzieć, że taki głośny twórca, ale nie tylko on, ale daję wam przykład, bo może przyjedzie, znowu będzie pokazany, Warlikowski, jest na każdym swoim przedstawieniu, które pokazuje. Jego przedstawienia trwają od 4 do 6, 8 godzin różnie, długie są.
I on przyjeżdża i każde przedstawienie jego wygląda inaczej, dlatego że może mieć pomysł. I on nie uważa, że spektakl jest zakończony w dniu, kiedy jest pokazana premiera. Tak? Tylko że ten spektakl z różnych powodów może ewoluować, tak? Może się zmieniać. Tutaj również aktorzy o tym mówili, że jakby to się dzieje, tak? W zależności od tego, wczoraj było powiedziane, jak, który aktor przychodzi z jakimi emocjami, również ten spektakl jest grany, może być grany jakoś troszeczkę inaczej, z większą, z mniejszą, z energią na przykład, tak? Czy jakieś jeszcze inne pytania macie? Ja to mam uwagę, do ucha mi szeptał. Tak, proszę, powiedz. No tak, ja chciałbym Was uświadomić jeszcze taką jedną rzecz. Oczywiście nie pracujemy etatowo. Właśnie do tego, tak jak wspomniałaś, w Teatrze Wybrzeże, czy w Teatrze Instytucjonalnym, czy w Operze. Ale muszę Wam powiedzieć, że jesteśmy nie tylko odtwórcami, ale też twórcami tego, co robimy. Czyli nie przychodzimy na przykład, tak jak w Operze, do garderoby i mamy za zadanie się rozgrzać, być na lekcji tańca klasycznego i później brać udział w czynnym, w budowaniu choreografii, to znaczy w odtworzeniu choreografii, którą przygotowuje choreograf, prawda? Czy reżyser, czy inny mistrz, który jakby... Powie, co robić. Tak, powie, co robić. Naszym zadaniem w tym teatrze, w teatrze niezależnym, chociaż to też jest słowo, które podlega dyskusji, jest to, żeby znaleźć inspirację. Inspirację czerpiemy z życia, z poezji, malarstwa, z filozofii, z literatury, by wybrać wątki, które nas wspólnie będą interesowały, przerobić to na scenopis, czyli piszemy scenariusz, jest kierownik literacki, to już jest w osobie tancerki, można powiedzieć, czyli pani kierownik literacka, która jakby rozpisze to na poszczególne sceny, tak? Omawiamy to, następnie co robimy? Robimy produkcję tego, prawda? Czyli pozyskanie pieniędzy, pozyskanie muzyka, kostiumy, teraz scenografia, wszystkie te buty teatralne, które jakby wokół tego spektaklu się pojawią. No i oczywiście praca nad choreografią, czyli jest jakby choreograf prowadzący, bądź Asia, bądź ja. Mamy tancerki, omawiamy, to jest wszystko, słuchajcie, produkcja, jakby nasza, tak, niezależna. I co? I na koniec jeszcze to tam czynimy. Czyli jakby tutaj ta praca, powiedzmy, że mamy próbę 4 godziny czy 5 godzin dziennie, ale praca jeszcze poza salą u góry baletową, czy tutaj z pracą sceniczną, to jest, to trzeba jeszcze pomnożyć przez 3 lata. Tak, prawda? I nasi też tancerze, którzy z nami współpracują, nie są tylko odtwórcami, bo oni aktywnie uczestniczą w kreowaniu ruchu i w budowaniu choreografii. Także to trochę inaczej wygląda niż w teatrach instytucjonalnych, w sensie takich, na przykład niż w Operze Wołczyckiej, bo tam jednak tancerz po prostu przychodzi i dostaje materiał, materiał zostaje mu najczęściej zaprezentowany. Choreograf albo asystent choreografa tańczy sekwencję i uczy tego swoich tancerzy, tak? A tutaj sprawa wygląda inaczej. No i też to, co Jacek powiedział, że nasza praca się nie kończy po 14, ponieważ my musimy to wszystko zbudować. My właściwie mamy ostateczne, pierwsze i ostatnie zdanie co do kostiumów, co do muzyki. Znaczy jest tak, jesteśmy teatrem autorskim, tak jak można powiedzieć. Czyli jak sami jesteśmy twórcami i też odtwórcami. Oczywiście są plusy i minusy, wiadomo. Tancerz w Operze Bałtyckiej musi starać się o pensję i ten kontrakt podpisany, umowy na rok i on ma zadanie tak przyjść i być gotowy do tworzenia roli. My musimy starać się od zera o wszystko, ale to jest nasz wybór i jesteśmy z tego w sumie dumni, bo taka jest nasza rola. Tutaj dlaczego jakby no, rozmowa potoczyła się w tym kierunku, no, dlatego że jakby o samym spektaklu tutaj trudno było powiedzieć. Oczywiście ja się ze wszystkim zgadzam, teatr autorski, moi drodzy, wartością tego projektu jest to, że macie do czynienia z artystami. Artysta to jest człowiek, który myśli kategoriami artystycznymi, kategoriami sztuki. Czyli żeby stworzyć taki spektakl, trzeba się przygotować, trzeba mieć bazę intelektualną.
indywidualną, trzeba pomyśleć o wszystkim, a tutaj jeszcze Jacek dodał to, że żeby ten spektakl był taki, jaki chcą jego twórcy, to muszą popracować nad kostiumami, nad muzyką i tak dalej, jakby praca jest tutaj ogromna. W szkole zapewne pracujecie metodą projektu, od początku do końca coś wykonujecie, albo w grupach, albo nie, i wiecie, że żeby tak naprawdę projekt był cały, czy doceniony, czy nie wiem, żeby dostać szóstkę z tego, albo żeby poszło to dalej gdzieś tam w jakichś konkursach, eliminacjach, to naprawdę trzeba pomyśleć o całym mnóstwie rzeczy. Nie wystarczy mieć tylko pomysł, ale trzeba ten pomysł bardzo dopracować. Tutaj właśnie Jacek mówił o tym, o teatrze autorskim, który jest bardzo trudny. Tutaj w Trójmieście tych teatrów autorskich jest troszkę, ale wy mieliście do czynienia z Sopockim Teatrem Tańca, czyli z pewnym określonym gatunkiem, tak, rodzajem teatru, właśnie jaki można stworzyć poprzez taniec, tak? Dobrze. Może macie jeszcze pytanie na przykład o nasz warsztat taneczny? Ja nie wiem, no bo oglądacie na pewno, nie wiem, teraz na TVP Kultura był tam coś roku wybierane, bardzo młodzi ludzie. Czy oglądacie You Can Dance, czy Got to Dance, czy coś wam przychodzi do głowy, o co chcielibyście zapytać, na przykład, nie wiem, dlaczego nie tańczymy do muzyki, albo co, jaką podstawową jest, jaka technika taneczna jest dla nas podstawową techniką, czy potrafimy popping na przykład, albo pole dance. No nie wiem, to są różne was pomysły, czy nie? Tu mam takie pytanie, czyli wtedy w świetle tego, co zostało powiedziane, to ten spektakl jest taki bardzo właściwie osobisty dla artystów i trochę jest takim dzieckiem, bo się bardzo dużo siebie w to wkłada, też emocje i pracę. I tak to na tej zasadzie jest? Tak. Znaczy wszystkie spektakle, które robimy, one mają bardzo różne inspiracje i bardzo różną formę. Jedne są lekkie, jedne są bardziej poważne, jedne są mroczne, jedne są jaśniejsze, ale wszystkie one wynikają z naszych doświadczeń życiowych, poglądów, miejsca, w którym teraz jesteśmy jako ludzie, wrażliwości i tak dalej. I jeśli ktoś zna spektakle, które realizuje, którym szefuje Jacek, a spektakle, którym szefuję ja, to też można widzieć, jak oddzielnie myślimy. Znaczy, że umiemy zbudować całość razem, ale też bardzo różnymi jesteśmy choreografami i bardzo też w różnym miejscu życiowym jesteśmy. Tak się zdarza też, że nie zawsze to jest takie, wiecie, jeden do jednego, że jak jesteśmy w złym okresie życiowym, to robimy super smutny spektakl. Najczęściej jest zupełnie odwrotnie, czyli jeśli jesteśmy w złym okresie życiowym, to bardzo często się zdarza, że robimy bardzo lekki, przyjemny spektakl, bo szukamy jakiegoś odreagowania i po prostu wtedy sztuka staje się gdzieś tam azylem, jakimś czymś, w co uciekamy i szukamy sami w sobie pocieszenia czy jakiegoś leku na to zło, które się w naszym życiu dzieje, czy w naszym bliskim, które się dzieje. I wtedy bardzo często robimy takie bardzo piękne, delikatne spektakle. A ile macie premier w ciągu roku mniej więcej, średnio? Przeważnie dwie, ale czasem dochodziło do pięciu. W teatrach zawodowych premier jest od 3 do 6, zdarza się do 8 mniej więcej premier w teatrze instytucjonalnym, więc 3 premiery teatru autorskiego, niezależnego, czy teatru tańca, to naprawdę jest imponujący dorobek. I tak na zakończenie, można oglądnąć wasze spektakle tutaj w Teatrze na Plaży, najnowszą produkcję, która w tym roku została pokazana, Essentia, będzie można zobaczyć w kwietniu, tak? W kwietniu i w maju, a w czerwcu na Gdańskim Festiwalu Tańca można zobaczyć bardzo przyjemny spektakl, wesoły, pozytywny, Bajadera. No i potem mamy też premiery i różne inne projekty do końca roku, bardzo dużo będzie się działo. W kwietniu robimy też Festiwal Mistrzowie Polskiego Tańca, gdzie zapraszamy bardzo fajnych ludzi, dojrzałych artystów, którzy ciekawe rzeczy mówią o życiu, o filozofii. Po 20 kwietnia będziecie mogli właśnie, jeżeli was to zainteresowało, taniec właśnie taki, czy teatr tańca, będziecie mieli możliwość zobaczyć tutaj w Teatrze na Plaży gości, których zaprosiła Asia Czajkowska do projektu Mistrzowie Polskiego Tańca, i zobaczycie naprawdę
no, mistrzów, którzy przyjadą z różnych stron, także ze świata i pokażą tutaj różne rzeczy, więc tutaj zapraszam, że tak powiem, w imieniu Asi. W czerwcu odbywa się Gdański Festiwal Tańca, gdzie Asia jest tutaj kuratorką projektów zagranicznych. Także, moi drodzy, będzie się działo. Zajrzyjcie na stronę. Słuchajcie, przywożę z Francji 5 fajnych facetów, którzy tańczą tańc współczesny, hip-hop i w ogóle breakdance. I to będzie w kwietniu. Nie, to będzie akurat w czerwcu. W czerwcu, na Gdańskim Festiwalu. Będzie śmiesznie, będą mieć w klubie Żabki, jest Gdański Festiwal Tańca, czyli w Gdańsku na Zaspie będzie można to zobaczyć. A ja tylko chciałam jeszcze przypomnieć, tak już na absolutne zakończenie, do 20 kwietnia czekam na recenzję. Dla osób, które chcą napisać recenzję, sugeruję jednak zajrzeć na stronę. Mam nadzieję, że projekt Bliżej Teatru będzie kontynuowany od przyszłego roku szkolnego i pokażemy wówczas inne spektakle, ale w takiej samej formule, czyli strona, czyli przedstawienie i potem rozmowa pospektaklowa. To jeszcze raz przypomnę twórców. Zacznę od Artura Akonowicza, który przygotował światło. Brawo bardzo. Tancerki, które dzisiaj poznaliście, to Barbara Pędzik, Magdalena Wójcik, Joanna Czajkowska i zasłużony, utalentowany, utytułowany tancerz Jacek Kraw. A jeszcze na koniec chciałam tylko powiedzieć, że w naszym teatrze, co też nie jest takie oczywiste, wszyscy tancerze są, mają wykształcenie wyższe. I jak mama wam mówi, żeby skończyć studia, pracownikowcy też tak mówili. To lepiej skończyć, na pewno. Ale się po nas będzie się tańczyć. A to taki rzecz. Na tak jest. Bardzo dziękuję. Wracajcie na te 8 godzin.